10 facetów. I noc trwa pół roku. Ale super. 50 facetów śpiących przez pół roku z nieogoloną gębą. Super. I nikogo, do kogo można się odezwać. Już lecę. Pan Skarski zaprasza cię, żebyś poleciała z nimi, z dziećmi na Hawaje. Nie, tam. Zawsze jest tak samo. Spacer po plaży, taniec w blasku księżyca na molo, a potem do łóżka tulić się w ramionach. Od kiedy? Od kiedy Zuzia nie lubi spać sama. Pan Nomaj, co pani na to ekstremalne rozwalone, a potem surfujemy wzdłuż rapie, co? Już, pakuję plecak, spadochron, płetwy, zadzieram kiece i lecę. Zaręczam panie, to będzie naprawdę fascynujący wyjazd. Co to? Alaska? Jakim cudem pani chce się wybrać na Alaskę, skoro zamknąłem wszystkie pani karty kredytowe na pani prośbę? A, przepraszam bardzo, ale wyłączyłam się po pańskim zaręczam. No. Ja i takich pani nie oddam. No to ładnie. No i co z tego? Zadzwonię do banku i powiem, że przysłali mi nowe. No ale wie pani, żeby potwierdzić tożsamość banku, trzeba podać imię, nazwisko i wiek. A to mnie pan złapał. Na wniosku kredytowym też skłamałam. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem Skalski dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Ona ma swój styl, co rozbraja wszystkich. Ona dobrze wie, ona sposób zna, jak rozbawić bliskich. Ona ma swój wdzięk. Ciągle nie zania, ja nie kochania. 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 Nadszedł niani czas, niania Frania wita was. Franiu, tobie naprawdę dobrze by zrobił ten pobyt nad morzem. Kiedy ja ostatnio tam byłam, to dali fantastyczny pokaz. Wszędzie latały samoloty, fajerwerki i jeden taki wielki okręt witał nas salwami. Pięknie było, mówię ci. Babciu, czy to przypadkiem nie było we wrześniu 39 roku na Westerplatte? A tak, tak, bo to były moje urodziny, stąd te fajerwerki, nie? Otworzę! To Jolka. Co? To Franka, ty nie oglądasz na wspólnej? Kochanie, spokojnie, wszystko nagrywam. Uwielbiam łączyć ich sceny miłosne z moim posiłkiem. Zawsze jak kończę pizzę, oni też kończą. Ale ty lepiej oglądaj teraz. Kudelski będzie się całował z tą Lafirlindą z naszej szkoły, Roxaną. Zamyśliłem się. Roxaną z Don? O Boże! Dlaczego? Boże, ona nawet sypia z bohaterami seriali. No, nie dość, że zarabia kupę szmalu, to jeszcze ma wypasioną willę w Konstancinie. Skąd wiesz? Ja dostałam od niej kartkę. Nie dość, że zarabiam kupę szmalu, to jeszcze mam wypasioną willę w Konstancinie, Roxana Stone. Dlaczego? Dlaczego zawsze jej wszystko wychodzi? Zawsze odbijała mi najlepszych chłopaków, trafiała na najlepsze promocje, a teraz gra w moim ulubionym serialu. Nie cierpię tej dwulicowej, podłej żmii. No. I zaprasza nas na plan zdjęciowy i do willi w Konstancinie. No. Powiem ci, Jolka, jednak jest w niej coś uroczego. Coś jest. Coś jest. Może po lodziku? No, jasne! A ty? A nie, nie, ja nie mogę. Nie chcę się tak rozlać. Wiecie, ale to jest niesamowite, że my dalej się kumplujemy. Ja mam to wszystko,
a wy nie macie nic. O tak, wiesz, to takie słodkie, że zapraszasz nas tutaj i mówisz nam to w twarz. Słuchajcie, a teraz zajmijcie się sobą, bo ja mam od groma kwestii do nauczenia. Ale czekaj, może uda nam się razem, może po prostu ci pomożemy nauczyć się tych kwestii. Ile masz tych linijek? Dwie. Dobrze? No właśnie nie. Najpierw ja coś mówię, potem on. Potem znowu ja i potem on. A to koszmar. Co tak przez ciekawość? Powiedz mi, z kim musiałaś się kogo musiałaś przekonać, żeby dostać tą rolę? A, na basenie zaczepił mnie taki przystojniak i powiedział: maleńka, czy ty chcesz być w telewizji? Więc ja pomyślałam, że to jest tylko taki tani chwyt, żeby mnie zaciągnąć do łóżka. O, no jasne. Więc od razu dałam mu numer telefonu. Ale się okazało, że to jest bardzo porządny facet i tylko załatwił mi tą rolę. Wiecie, jaka ja byłam rozczarowana? Oj, tak. Konrad, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego panna Maj nie chce z nami lecieć na Hawaje, pięciogwiazdkowy hotel z prywatną plażą. I wspólny pokój z Zuzią. To ona Zuzi nie lubi? No to ja muszę porozmawiać z tym dzieciakiem. Boże, czy jest na świecie większy pajac? Jestem. Przybiegłam tak szybko, jak mogłam, wiesz? To jest po prostu skandal, że panna Maj wystawiła Maxa do wiatru, ale na szczęście ja mogę z nim pojechać. Co prawda miałam odwiedzić ciocię w Ciechocinku, ale w końcu 2 tygodnie temu wysłała mi baterię do rozrusznika, więc bez przesady. Proponowałem ciebie panu Skalskiemu, ale woli kogoś, kto lepiej wygląda w bikini. Nad morze. Dobrze, że ten hotel ma prywatną plażę. Chcecie zobaczyć, w czym wystąpię? I nic poza tym. Rozumiesz? Studia telewizyjne. Dokładnie tak sobie to wyobrażałam. Przepraszam bardzo. Ja pana skądś znam. Pan grał w tym serialu, prawda? Nie, to nie ja. No przecież to pan. Pan ciągle chodził w tym J-23 w niemieckim mundurze. To nie ja. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Ciotka Zuzanna lubi je tylko jesienią. Nie, to nie ja. Wydaje mi się, że ten facet, o którym myślisz, jest o wiele młodszy. Ja to wczoraj oglądałam. Tak, Jolka, wiem. Myślę, że właśnie dlatego nadal chcesz wyjść za Janka Kosa. To jest on, rozumiesz? J-23, kochały się w nim wszystkie kuzynki. No dobra, to ja. Mojej babci. Kochany, ale powiedz, jak to się stało, że taka gwiazda jak ty pracuje na recepcji? A wy co? Piszecie przewodnik po stróżówkach? No dokąd was pokierować? My idziemy na plan na wspólny. Aha. Prosto i w prawo. A jakby co, pytajcie Brunera na drugiej bramce. Brunner, nie ze mną ten numer, Brunner? Dokładnie, Jolka. Widzisz, jak kończą gwiazdy telewizyjne? W życiu nie dam się w to wrobić. O, nie. Ale ta, no, powiedz szczerze, ta. No to też. O. Nie lubię blondyn, przecież wiesz, że nie lubię blondyn, no. No to już wszystkie. A jak to wszystkie? Pozostałe już nas grają. Posłuchaj, stary, potrzebujemy nowej twarzy. Ma być bystra i atrakcyjna, no. Bystra i atrakcyjna. O. Na przykład ona. A ona? Znaczy, ja? Ona to znaczy ja. Szukaj dalej. O mój Boże, nie wierzę. O Boże. Królowo, uwielbiam panią. Dzień dobry, Franciszka Maj. Hej. Panie, może weź 3 wdechy, jesteś w szoku. Boże, jaka pani szczupła. Tak. Naprawdę, w telewizji zupełnie inaczej. A tutaj, pani Renato, muszę coś pani powiedzieć. Pani jest ukochaną aktorką mojej mamy. Szczególnie po tej roli w panu Tadeuszu Telimeny. Kochanie, przekaż mamusi, że to nie ja grałam. Panu Tadeuszu, okej? A to szkoda, znowu panią z mnie lubi. Wygracie pewnie te panny z agencji, tak? Świetne kostiumy, naprawdę ekstra. Naprawdę dziękujemy bardzo. Jolka, miałaś zadać pytanie pani. Pytanie.
A właśnie tak, panie Renato, czy to prawda, że Tosia to nie jest pani rodzona córka, tylko że to jest jakieś obce dziecko? To jest to pytanie, Jolka? Jezus Maria, co oni tam robią? Gdzie? Pani Renato! Pani Renato? Wersja ostateczna to, że... No może i tak, trzymaj. Możemy sobie z wami zrobić zdjęcie? Nie, no, proszę bardzo. Wow! Okej, okay. Mógłby pan zrobić nam zdjęcie? Przepraszam, możecie nie mruczeć i odsunąć się? Sorry. Klaps, uwaga. Rox będzie całować Skuteński. Akcja! Nie możemy. Jeśli on się dowie, zabije i ciebie, i mnie. Przynajmniej wiedziałam, że teraz jest moja kolej. Zacznijmy jeszcze raz. Od początku, skarbie. Akcja! Kochany, może nie powinniśmy wsiadać do tego samolotu? A czy my jesteśmy w samolocie? W samolocie byliśmy wczoraj. Kiedy powiedziałaś, że to jest twoja pierwsza przejażdżka konna. Robert, zrób sobie 5 minut przerwy. Roxy, tyle minut, ile palców. Hej, naprawdę nie złapyłaś. A, tylko tak mówi. Nie, wiesz, niestety ona naprawdę tak myśli. A, nie przejmuj się. Słuchaj, jeżeli chcesz, mogę ci się pomóc nauczyć tekstu. No. Franka, jestem niezła. Ona mnie nauczyła rejestrację mojego samochodu. J-O... K... A... Jolka. No. Pokaż mi pierwsze zdanie. Albo ona, albo ja. Nie wygłupiaj się. Kto mi to teraz z miejsca zrobi? Jestem zdecydowana. Wybrałam ciebie. Albo ty, albo nikt. Ona. Czy ja dobrze zrozumiałem? Dostałaś rolę w serialu? No oczywiście, że jestem zdumiony. Dali ci rolę mówioną? Franiu, ale... Czy to znaczy, że nigdy do nas nie wrócisz? Cześć, Max. Dzień dobry, pani Skalska. Oczywiście, że mu powtórzę, jak tylko wróci. Na razie. Czy to znaczy, że panna Maj nigdy do nas nie wróci? Panna Maj, jesteśmy! Praniu! Gdzie Prania? Mamy dla niej mnóstwo prezentów! No, już się nie mogę doczekać, aż pokażę jej to skąpe bikini, które mam. Dla niej. A gdzie ona jest? Dzieci się za nią stęskniły. Co się z tobą dzieje? Jestem taka szczęśliwa. Nie wiem, jak to panu powiedzieć. Panna Maj dostała rolę w serialu i prawdopodobnie nigdy już tu nie wróci. W serialu rolę mówioną? Cześć.
świetne poduszki. Sama wybrałaś? Słuchaj, kochanie. Strasznie mi głupio, że zabrałam ci tą robotę, wiesz? Strasznie mi cię żal. Słuchaj, powiedz mi, ile płacisz za wynajem? No. Bo wiesz, teraz to raczej już się nie będzie na to stać, więc... Mogłabym ci zdjąć problemik z główki. Prania, jesteś najlepszą przyjaciółką, o jakiej mogłam marzyć. Tak. Kochanie, po prostu troszczę się o ciebie, kochanie. Czerwone wino nad moim dywanem, nie. To nie jest dobry pomysł. Mm-hmm. Halo? Tak, jest tutaj. Chwileczkę. Max Skalski. Skalski. Mówi, że koniecznie musi z tobą rozmawiać. Okej. Facet wariuje. Po prostu z tęsknoty. Włącz na głośno mówiące. Hello, panie Skalski. Panno Maj. Konrad powiedział mi, że mieszka pani teraz w Konstancinie i robi karierę w serialu. Zgadza się. Ja chcę, żeby pani wiedziała, że strasznie pusto tu jest bez pani. Zdaję sobie sprawę, że nie mogę nakłonić pani do powrotu jako nianie, dlatego chciałem oświadczyć, że muszę znaleźć kogoś na pani miejsce. Może pani Roxana przystałaby na moje warunki? Roxana i Skalski w jednym domu? Co pani na to, Roxano? No zgadzam się! To prawda, spędziłam pół dnia w pośredniaku, ale w końcu załatwiłam odpowiednią nianię dla Maxa. Ups, trochę tutaj dużo schodów, trzeba będzie zamontować windę. Pan Max już zaangażował nową nianię. Panna Mai mu poleciła. Kolejny praski odpad? Uśmiech. Poznajcie się, niania Roxy, Karolina. Konrad, ten krawat będzie dobry? Ja tak pytam, bo ty masz biust, masz gust. Dzień dobry, panie Skalski. Dzień dobry. Jakby Karolina przyszła, to daj mi znać. No to... Co ja mam robić? Myślę, że już swoje zrobiłaś. Do porząsiu. Porząsiu. Słuchaj, dzwoniła panna Maj. A co, stęsknił się pan? Tak, to oczywiście, że tak. Ja nie do końca jestem przekonany co do tej niani Roxy. Ja nie wiem, czy ktokolwiek ma jakikolwiek z niej pożytek. Nianiu Roxy! Już jestem! Ty widziałeś to? To jest niesamowite. Ja jestem asystentką wschodzącej gwiazdy telewizyjnej. Proszę. Aha. No ale o co chodzi, szefie? Jolka, jak pomyślę o Roxy, która wywija tam przed Skalskim, to powiem ci. Myślę, że nic dobrego z tego nie będzie. Przynajmniej nie dla mnie. Mleko. Wszyscy na plan. Praniu? Tak, jestem. Zajmij miejsce obok Roberta. Jasne. Hej. Uwaga. I... akcja! Odkąd przyjechałam do tego miasta, myślę wyłącznie o tobie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że spotkałem cię na swojej drodze. Sprawiłaś, że zapomniałem te 4 lata, które straciłem na nią. Z nianią? Z kim? Co? Stop! Powiedziałeś z nianią? Przepraszam. Przepraszam. Skarbie. Przepraszam. Jeżeli nie zapamiętasz tych kwestii, to miej na uwadze, że w następnym odcinku możesz zginąć w nieszczęśliwym wypadku. A, tak, tak, jasne. Przepraszam. Rozumiemy się, tak? Przepraszam wszystkich, przepraszam cię. Akcja! Kochany, kiedy myślę o tobie i Roxy, która skacze po biurku Skalskiego... Stop! Przepraszam, o Boże. Przepraszam, wiem. Znowu ci się coś pomieszało, skarbie. Wiem, ale mam problemy osobiste.
To może potrzebujesz coś zjeść? Nie. Przekąsić? Nie, może coś się napije. O. No dobra, może kebab. O. Wywalcie ją przy najbliższej budce z kebabami. Spakowałam nasze walizki, szefie. Jolka, przestań do mnie mówić, szefie. Wylali mnie, rozumiesz? O Boże, panie Skalski, co pan tu robi? Konrad powiedział mi, że pani się wyprowadza, więc ja przyjechałem po panią. Nie rozmawiałam z Konradem. No to... Pani mama mi powiedziała. To może... Dostałem maila od Jolki. Maila od Jolki, naprawdę? Na randkę internetową chciała wejść przez monitor. No dobrze. Przyjechałem po panią. Panie Skalski. Co z pani karierą? A, nie. Wie pan, aktorstwo to nie dla mnie. Od samego rana kazali mi się tapirować, robić makijaż. Boże, do pierwszej sceny, do śniadania kazali mi zejść w szlafroku. No nie, sorry. To takie nierealistyczne. Wylali pani. No. Na początku zrobiło mi się trochę przykro, ale potem zjadłam kebaba i mi się polepszył humor. Tęskniliście za mną. Zwłaszcza jedna osoba. Panie Skalski. Nigdy więcej mnie nie zostawiaj, słyszysz? A nigdy! Fajnie, że wróciłaś do domu. Ta Roxana to chciała z buciorami wyjść w twoje życie. Łaziła w moich butach? Nie, ale przymierzała moją sukienkę. Rozpruła ją z przodu w dwóch miejscach. Tak się cieszę, że wszyscy są zadowoleni z mojego powrotu. Dlaczego? 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 Frania, jesteś najlepszą przyjaciółką, o jakiej mogłam marzyć. Tak, kochanie, po prostu troszczę się o ciebie, kochanie. Czerwone wino nad moim dywanem, nie. To nie jest dobry pomysł. Mm-hmm. Halo? Tak, jest tutaj. Chwileczkę. Max Skalski. Skalski. Mówi, że koniecznie musi z tobą rozmawiać. Okej. Facet wariuje. Po prostu z tęsknoty. Włącz na głośno mówiący. Hello, panie Skalski. Panno Maj. Konrad powiedział mi, że mieszka pani teraz w Konstancinie i robi karierę w serialu. Zgadza się. Ja chcę, żeby pani wiedziała, że strasznie pusto tu jest bez pani. Zdaję sobie sprawę, że nie mogę nakłonić pani do powrotu jako nianie, dlatego chciałem oświadczyć, że muszę znaleźć kogoś na pani miejsce. Może pani Roxana przystałaby na moje warunki? Roxana i Skalski w jednym domu? Co pani na to, Roxano? No zgadzam się! To prawda, spędziłam pół dnia w pośredniaku, ale w końcu załatwiłam odpowiednią nianię dla Maxa. Ups, trochę tutaj dużo schodów, trzeba będzie zamontować windę. Pan Max już zaangażował nową nianię. Panna Mai mu poleciła.
kolejny praski odpad? Uśmiech. Poznajcie się. Niania Roxy, Karolina. Konrad, ten krawat będzie dobry? Ja tak pytam, bo ty masz biust. Nasz gust. Dzień dobry, pani Skalski. Dzień dobry. Jakby Karolina przyszła, to daj mi znać. No to, co ja mam robić? Myślę, że już swoje zrobiłaś. Do porząsiu. Porząsiu. Słuchaj, dzwoniła panna Maj. A co, stęsknił się pan? Tak, no, oczywiście, że tak. Ja nie do końca jestem przekonany co do tej niani Roxy. Ja nie wiem, czy ktokolwiek ma jakikolwiek z niej pożytek. Nianiu Roxy! Już jestem! Ty widziałeś to? To jest niesamowite. Ja jestem asystentką wschodzącej gwiazdy telewizyjnej. Proszę. Aha. No ale o co chodzi, szefie? Jolka, jak pomyślę o Roxy, która wywija tam przed Skalskim, to powiem ci, myślę, że nic dobrego z tego nie będzie. Przynajmniej nie dla mnie. Mleko. Wszyscy na plan. Franiu? Tak, jestem. Zajmij miejsce obok Roberta. Jasne. Hej. Uwaga. I... akcja! Odkąd przyjechałam do tego miasta, myślę wyłącznie o tobie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że spotkałem cię na swojej drodze. Sprawiłaś, że zapomniałem te 4 lata, które straciłem na nią. Z nianią? Z kim? Co? Sto! Powiedziałeś z nianią? Przepraszam. Przepraszam. Skarbie. Nie możemy. Jeśli on się dowie, zabije i ciebie, i mnie. A teraz ja. Stop! Przynajmniej wiedziałam, że teraz jest moja kolej. Zacznijmy jeszcze raz. Od początku, skarbie. Akcja! Kochany, może... nie powinniśmy wsiadać do tego samolotu. A czy my jesteśmy w samolocie? W samolocie byliśmy wczoraj. Ach. Kiedy powiedziałaś, że to jest twoja pierwsza przejażdżka konna. Robert, zrób sobie 5 minut przerwy. Roxy, tyle minut, ile palców. Hej, naprawdę nie złapyłaś. No. Tylko tak mówi. Nie, wiesz, niestety ona naprawdę tak myśli. Nie przejmuj się. Słuchaj, jeżeli chcesz, mogę ci się pomóc nauczyć tekstu. No. Franka, jestem niezła, ona mnie nauczyła rejestrację mojego samochodu. J-O-L-K... A, Jol K. No. Pokaż mi pierwsze zdanie. Albo ona, albo ja. Nie wygłupiaj się. Kto mi to teraz z miejsca zrobi? Jestem zdecydowana. Wybrałam ciebie. Albo ty, albo nikt. Ona. Czy ja dobrze zrozumiałem? Dostałaś rolę w serialu? No oczywiście, że jestem zdumiony. Dali ci rolę mówioną? Franiu, ale... czy to znaczy, że nigdy do nas nie wrócisz? Cześć, Max. Dzień dobry, pani Skalska. Oczywiście, że mu powtórzę, jak tylko wróci. Na razie. Czy to znaczy, że panna Maj nigdy do nas nie wróci? Panna Maj, jesteśmy! Praniu! Gdzie Prania? Mamy dla niej mnóstwo prezentów! No, już się nie mogę doczekać, aż pokażę jej to skąpe bikini, które mam. Dla niej?
A gdzie ona jest? Dzieci się za nią stęskniły. Co się z tobą dzieje? Jestem taka szczęśliwa. Nie wiem, jak to panu powiedzieć. Panna Maj dostała rolę w serialu i prawdopodobnie nigdy już tu nie wróci. W serialu rolę mówioną? Świetne poduszki. Sama wybrałaś? Słuchaj, kochanie. Strasznie mi głupio, że zabrałam ci tą robotę, wiesz? Strasznie mi cię żal. Słuchaj, powiedz mi, ile płacisz za wynajem? No. Bo wiesz, teraz to raczej już się nie będzie na to stać, więc... Mogłabym ci zdjąć problemik z głowy. Jolka, wiem. Myślę, że właśnie dlatego nadal chcesz wyjść za Janka Kosa. To jest on, rozumiesz? J23, kochały się w nim wszystkie kuzynki. No dobra, to ja. Mojej babci. Kochany, ale powiedz, jak to się stało, że taka gwiazda jak ty pracuje na recepcji? A wy co? Piszecie przewodnik po stróżówkach? No dokąd was pokierować? My idziemy na plan na wspólny. Prosto i w prawo. A jakby co, pytajcie Brunera na drugiej bramce. Bruner nie ze mną ten numer, Brunner? Dokładnie, Jolka. Widzisz, jak kończą gwiazdy telewizyjne? W życiu nie dam się w to wrobić. Mm-hmm. O, nie. Ale ta, no, powiedz szczerze, ta. No to też. O. Nie lubię blondyn. Przecież wiesz, że nie lubię blondyn. No, no to już wszystkie. A jak to wszystkie? Pozostałe już u nas grają. Posłuchaj, stary, potrzebujemy nowej twarzy. Ma być bystra i atrakcyjna. No. Bystra i atrakcyjna. O, na przykład ona. Ona? Ja? Znaczy, ona, to znaczy ona, czy ona, to znaczy ja. Szukaj dalej. O mój Boże, nie wierzę. O Boże. Królowo, uwielbiam panią. Dzień dobry, Franciszka Maj. Ja też. Hej. Panie, może weź 3 wdechy, jesteś w szoku. Co? Boże, jaka pani szczupła. Tak. Naprawdę, w telewizji zupełnie inaczej, a tutaj... Tak. Pani Dana, to muszę coś pani powiedzieć. Pani jest ukochaną aktorką mojej mamy. Szczególnie po tej roli w panu Tadeuszu Telimeny. Kochanie, przekaż mamusi, że to nie ja grałam. Panu Tadeuszu, okej? A, to szkoda, znowu panią z mnie lubi. Wygracie pewnie te panny z agencji, tak? Świetne kostiumy, naprawdę ekstra. Naprawdę dziękuję bardzo. Jolka. Jolka, miałaś zadać pytanie pani. Pytanie. A właśnie tak, panie Renato, czy to prawda, że Tosia to nie jest pani rodzona córka, tylko że to jest jakieś obce dziecko? To jest to pytanie, Jolka? Jezus Maria, co oni tam robią? Gdzie? Pani Renato! Pani Renato? Wersja ostateczna to... że... No może i tak, trzymaj. Hej! Możemy sobie z wami zrobić zdjęcie? Nie, no proszę bardzo. Wow! Okej, okay. Mógłby pan zrobić nam zdjęcie? Przepraszam, możecie nie mruczeć i odsunąć się. Sorry. Klaps, uwaga. Rox będzie całować skutej swój. Akcja! Dla...
dlaczego zawsze jej wszystko wychodzi. Zawsze odbijała mi najlepszych chłopaków, trafiała na najlepsze promocje, a teraz gra w moim ulubionym serialu. Nie cierpię tej dwulicowej, podłej żmii. No. I zaprasza nas na plan zdjęciowy i do willi w Konstancinie. No. Powiem ci, Jolka, jednak jest w niej coś uroczego. Coś jest. Coś jest. Może po lodziku? No, jasne! A ty? Nie, nie, ja nie mogę. Nie chcę się tak rozlać. Wiecie, ale to jest niesamowite, że my dalej się kumplujemy. Ja mam to wszystko, a wy nie macie nic. O tak, wiesz, to takie słodkie, że zapraszasz nas tutaj i mówisz nam to w twarz. Słuchajcie, a teraz zajmijcie się sobą, bo ja mam od groma kwestii do nauczenia. Ale czekaj, może uda nam się razem, może po prostu ci pomożemy nauczyć się tych kwestii. Ile masz tych linijek? Dwie. Dobrze? No właśnie nie. Najpierw ja coś mówię, potem on. Potem znowu ja. I potem on. A to koszmar. Słuchaj, tak przez ciekawość, powiedz mi, z kim musiałaś się kogo musiałaś przekonać, żeby dostać tą rolę? A, na basenie zaczepił mnie taki przystojniak i powiedział: maleńka, czy ty chcesz być w telewizji? Więc ja pomyślałam, że to jest tylko taki tani chwyt, żeby mnie zaciągnąć do łóżka. O, no jasne. Więc od razu dałam mu numer telefonu. Ale się okazało, że to jest bardzo porządny facet i tylko załatwił mi tą rolę. Wiecie, jaka ja byłam rozczarowana? Oj, tak, tak. Konrad, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego panna Maj nie chce z nami lecieć na Hawaje, pięciogwiazdkowy hotel z prywatną plażą. I wspólny pokój z Zuzią. To ona Zuzi nie lubi? No to ja muszę porozmawiać z tym dzieciakiem. Boże, czy jest na świecie większy pajac? Jestem. Przybiegłam tak szybko, jak mogłam, wiesz? To jest po prostu skandal, że panna Maj wystawiła Maxa do wiatru, ale na szczęście ja mogę z nim pojechać. Co prawda miałam odwiedzić ciocię w Ciechocinku, ale w końcu 2 tygodnie temu wysłała mi baterię do rozrusznika, więc bez przesady. Proponowałem ciebie panu Skalskiemu, ale woli kogoś, kto lepiej wygląda w bikini. Nad morze. Dobrze, że ten hotel ma prywatną plażę. Chcecie zobaczyć, w czym wystąpię? I nic poza tym. Rozumiesz? Studia telewizyjne. Dokładnie tak sobie to wyobrażałam. Przepraszam bardzo. Ja pana skądś znam. Pan grał w tym serialu, prawda? Nie, to nie ja. No przecież to pan. Pan ciągle chodził w tym J23 w niemieckim mundurze. To nie ja. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Ciotka Zuzanna lubi je tylko jesienią. Nie, to nie ja. Wydaje mi się, że ten facet, o którym myślisz, jest o wiele młodszy. Ja to wczoraj oglądałam. Tak. O, według wakacji dla singli na Alasce na jedną kobietę wypada 50 facetów. I noc trwa pół roku. Ale super. 50 facetów śpiących przez pół roku z nieogoloną gębą. Super. I nikogo, do kogo można się odezwać. Już lecę. Pan Skalski zaprasza cię, żebyś poleciała z nimi, z dziećmi na Hawaje. Nie, tam. Zawsze jest tak samo. Spacer po plaży, taniec w blasku księżyca na molo, a potem do łóżka tulić się w ramionach. Od kiedy? Od kiedy Zuzia nie lubi spać sama. Pan Nowaj, co pani na to ekstremalne rozwalonem, a potem surfujemy wzdłuż rapie, co? Już, pakuję plecak, spadochron, płetwy, zadzieram kiece i lecę. Zaręczam panie, to będzie naprawdę fascynujący wyjazd. Co to? Alaska? Jakim cudem pani chce się wybrać na Alaskę, skoro zamknąłem wszystkie pani karty kredytowe na pani prośbę? A, przepraszam bardzo, ale wyłączyłam się po pańskim zaręczam. No. Ja i takich pani nie oddam. No to ładnie.
No i co z tego? Zadzwonię do banku i powiem, żeby przysłali mi nowe. No ale wie pani, żeby potwierdzić tożsamość banku, trzeba badać imię, nazwisko i wiek. A to mnie pan złapał. Na wniosku kredytowym też skłamałam. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem Skalski dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Raniu, tobie naprawdę dobrze by zrobił ten pobyt nad morzem. Kiedy ja ostatnio tam byłam, to dali fantastyczny pokaz. Wszędzie latały samoloty, fajerwerki i jeden taki wielki okręt witał nas salwami. Pięknie było, mówię ci. Babciu, czy to przypadkiem nie było we wrześniu 39 roku na Westerplatte? A tak, tak, bo to były moje urodziny, stąd te fajerwerki, nie? Otworzę! To Jolka. Co? To Franka, ty nie oglądasz na wspólnej? Kochanie, spokojnie, wszystko nagrywam. Uwielbiam łączyć ich sceny miłosne z moim posiłkiem. Zawsze jak kończę pizzę, oni też kończą. Ale ty lepiej oglądaj teraz. Kudelski będzie się całował z tą lafilyndą z naszej szkoły, Roxaną. Zamyśliłem się. Roxaną z Dun? O Boże! Dlaczego? Boże, ona nawet sypia z bohaterami seriali. No, nie dość, że zarabia kupę szmalu, to jeszcze ma wypasioną willę w Konstancinie. Skąd wiesz? No, dostałam od niej kartkę. Nie dość, że zarabiam kupę szmalu, to jeszcze mam wypasioną willę w Konstancinie.